Cześć kochane ziomeczki. Cześć kochane ziomeczki. O, widzicie, tu mieliśmy problemy z ruszeniem. Dobra, kolejny odcinek. Uwaga, pasy, bardzo ważna rzecz, pasy. Pasy, pamiętajcie dzieci, zapinajcie pasy. Kolejny odcinek naszego vloga i moich monologów. Tym razem pytanie Marcin Celencewicz. Nie, przepraszam. Aha, Marcin Celencewicz, tak, on więcej pytań zadawał, ale tak. Cześć Wojtku, mam pytanka do ciebie. Jeden, co sądzisz o zespole Arch Enemy i jego nowej wokalistce? No, jak dla mnie Arch Enemy to jest taki naprawdę fajny zespół. Ja sobie bardzo cenię ich twórczość, jest dosyć mocny taki klimatycznie, dosyć taki faktycznie grany z jajem, aczkolwiek ja go bardzo lubię, no co by tutaj nie powiedzieć, no tutaj Michael Amott, prawda, ten jakby czołowy gitarzysta tego zespołu, no i z tego co wiem to kompozytor większości utworów, ale to mogę się też mylić, no w każdym razie melodie w samym w kapeli, w kawałkach bardzo mi się podobają. Są oczywiście takie numery, które bardzo, bardzo lubię. Enemy Within na przykład jest taki kawałek, bardzo fajny, taki taki naparzanka. No zresztą w ogóle, jeśli ktoś jeszcze nie słuchał zespołu Arch Enemy, to naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecam, żeby się zapoznać z tym. To jest takie fajne właśnie, no nie lubię też tak bawić się w nazewnictwa i określanie gatunków, ponieważ to jest taki trochę ściski temat, ale jak dla mnie, ja to taki według moich takich powiedzmy kryteriów, o to może będzie najlepsze wytłumaczenie, moje kryteria takie własne, osobiste podziałów na gatunki, to ja bym określił ten zespół jako taki melodyczny, bardzo melodyczny, cholernie wręcz melodyczny death metal z damskim growlem właśnie, no tutaj jak już o nowej nowa wokalistka, nowa growlistka, że tak można powiedzieć chyba, teraz wstąpiła w ich szeregi, ktoś SMS-ami mi tutaj przeszkadza. W każdym razie chodzi mi o to, że bardzo melodyjny death metal z growlem, dużo właśnie fajnych takich, można powiedzieć nawet wręcz epickich melodii jest tam prowadzonych w prawie każdym kawałku. No akurat to mi się bardzo podoba, no ja jestem akurat zwolennikiem takich utworów, gdzie jednak poza łojeniem, prawda, napieprzaniem na podwójnej stopie i graniem blastów, takich różnych rzeczy, to są melodie. Dla mnie to jest bardzo, bardzo istotne, żeby zespół coś takiego grał i takie rzeczy komponował. Więc jak dla mnie jest zespół jak znalazł. Jeśli chodzi o nową wokalistkę, o którą pytasz, niestety nie miałem okazji posłuchać najnowszego albumu, co mi jest no, niezmiernie źle z tego powodu. Aczkolwiek no, mam troszeczkę takie obiekcje, no chyba bardziej natury takiej psychicznej, ponieważ no nie wiem, nowa wokalistka, nowy troszeczkę imidż tej wokalistki, powiedzmy ona tam jakieś tam niebieskie włosy, coś tam, nowy ktoś w zespole, to też tak troszeczkę może sceptycznie podchodzę, że a czy na pewno lepiej niż poprzednia, wiadomo, że inna, to tak samo jak w zespole Nightwish, prawda, wokalistka się zmieniała chyba ze trzy razy, każda śpiewała troszeczkę inaczej, albo chociażby, no nie wiem, basista Robert Trujillo w Metallice, prawda, zastąpił Jasona, no i też można było powiedzieć, kurczę, jakieś nowy w szeregi wszedł, co za hamowanie, no ale z drugiej strony, no kwestia, no ludzie się zmieniają i też do tego trzeba się przyzwyczaić, że takie rzeczy się dzieją, no ale w każdym razie tak, odpowiadając na to pytanie, to niestety nie słyszałem żadnego utworu, znaczy chyba coś słyszałem, ale wiecie, to jest takim, troszeczkę tak to wygląda, że jeśli nie przysłucham parę razy jakiegoś powiedzmy
utworu, czy jakiejś płyty, to mi trudno jest powiedzieć, czy faktycznie jakby się skupiłem na odbiorze tej płyty, no bo to wiadomo, mogę sobie przesłuchać raz, ale nie bardzo coś tam pamiętam. Wiem, że coś tam puszczałem, ale nie do końca mi się zaczepiły jakieś melodie w głowie. Zaraz jeszcze tylko zobaczę, co tutaj piszesz jeszcze. Arch Enemy i jego nowe. Co sądzisz o ich nowym albumie War Eternal? No właśnie, i tym, że utworzę. No i twoje filmiki są bardzo pomocne. Czekam na więcej. No, bardzo ci dziękuję, że masz takie zdanie o mnie. Bardzo się cieszę. Tutaj jeszcze pisałeś inne rzeczy. Na przykład, niech to będzie. Czy miałeś styczność z gitarą Jackson? Czy miałeś styczność, już zaraz momencik, muszę sobie zmienić biegi. Czy miałeś styczność z gitarą Jackson JS32T King, biały kolor? Jeśli tak, to jak ją oceniasz? I czy zrobisz więcej filmików, w których testujesz gitary? I czy w jednym z nich mógłby być ten Jackson? No powiem ci szczerze, że większość moich testów wygląda w ten sposób, że ja po prostu mam tak, albo gitarę, którą sam sprzedaję u siebie w sklepie i po prostu zamawiam ją i sprowadzam i tym samym robię test tej gitary. Druga sprawa to jest gitara, z którą przychodzą, no jakiś uczeń przychodzi, prawda? No przychodzi z gitarą jakąś fajną i sobie tam na niej ciśniemy, więc właściwie to jest tak, że nie testuję jakiejś konkretnych, powiedzmy, biorę tam, powiedzmy, Jacksony jakieś i po kolei jadę. Więc to niestety problem właśnie jest taki, że nie dam rady zaplanować za bardzo instrumentu, który będę testować. To jest bardziej kwestia przypadku. Kwestia niestety przypadku to, że jakąś dorwę w ręce. Więc to niestety to tu cię zawiodę, jeśli o to chodzi. Ale tak czy inaczej nie grałem chyba na tej gitarze. Wiem, że na Jacksonach różnych grałem i Jacksonie Kelly, tylko jaki to był Kelly, bo tutaj piszesz o 32T. Nawet nie bardzo wiem, jak dokładnie ten model wygląda. W każdym razie na pewno grałem na kilku modelach Jacksona i VC, i Stratocasterze takim zwykłym, i tym Kelly, taki, prawda, jakby taki wyczesany Explorer taki, nie? Taki śmieszny. W każdym razie no, grałem bardzo, bardzo fajne gitary. No, no, z drugiej strony dużo ludzi sobie chwali te instrumenty i kupują je, aczkolwiek też z tego, co ja widziałem, dosyć drogie te instrumenty są, więc właściwie no to też jest taka kwestia troszeczkę prestiżu, nie? Że taka, mam Jacksona, tutaj ten Teges. Także no dobra, ja dojechałem na miejsce, muszę kończyć, a was zapraszam do zadawania kolejnych pytań, żebyśmy po prostu mogli wspólnie coś podziałać, pokombinować. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, pozdrawiam ciebie, żeby to nie pomylić, Martin Celencewicz, Martin, pewnie Marcin, ale w każdym razie pozdrawiam, zadawajcie dalej pytania, ja zmykam, papatki.